Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem kilka słów o tym, jak to się stało, że święty Kościół katolicki, założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa przez 2000 lat swojego istnienia, nie tylko nie zlikwidował zła i cierpienia na tym świecie, ale również sam potrafił tym złem nieraz przesiąknąć. Zapraszam. Będę dzisiaj się posługiwał książką ojca Jacka Woronieckiego, a raczej artykułem dodanym do jego książki. To znaczy, mamy tutaj Królewskie Kapłaństwo, jest to książka ojca Jacka Woronieckiego, jak również dodatek Kościół w oczach wiary. I dzisiaj zajmę się przede wszystkim właśnie tym dodatkiem, krótko go skomentuję. Najpierw ojciec Woroniecki w tym dodatku do tej książki mówi o tym, że na Kościół musimy patrzeć z dwóch stron. Ze strony nadprzyrodzonej, ze strony przyrodzonej, ze strony boskiej i ze strony ludzkiej. Od strony ludzkiej oczywiście ten Kościół ma wszystkie błędy i przywary, jakie tylko ludzie mogą mieć. Jest pełen niedoskonałości. Od strony boskiej jest to ten jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Ten Kościół, który gdy patrzymy na Kościół, zawsze musimy go mieć również przed oczami. Kościół jeden święty, powszechny i apostolski. Ojciec Jacek Woroniecki zwraca na to uwagę, że te cztery znamiona Kościoła, te cztery znaki, które go wyróżniają spośród innych zgromadzeń religijnych, mają wskazywać na to, że pochodzi on faktycznie od Pana Boga, mają wskazywać na jego doskonałość. Mówi on o tym, że żaden z nich pojedynczo nie jest dowodem, który by przekonywał, że miał moc przekonać, że to faktycznie jest Kościół Boży, ale ich zjednoczenie, ich wszystkie te cztery znamiona razem wskazują na to, że jest to faktycznie doskonała, boska instytucja. Jeden, czyli zjednoczony w jednej wierze, w wyznaniu jednej wiary, a aby ta jedna wiara była wyznawana, potrzebna jest również jedność władzy. Święty w swoim założycielu, w swoich celach, doprowadzenie do nieba, w swoich środkach, sakramenty msza święta, w swojej nauce, doskonała nauka, która jest zgodna z naszą naturą, którą możemy naszym rozumem zbadać, poznać i dostrzec, że nauka Kościoła jest doskonale zgodna z naszą naturą, jest święta. Zgodna oczywiście z tą naturą, nie w tym sensie, że idzie doskonale po linii naszej natury w obecnym jej stanie, bo oczywiście nasza natura jest zraniona grzechem pierworodnym, także ma jej ma swoje niedoskonałości. Natomiast zgodna z naszą naturą w tym sensie, że jest to nauka Kościoła jest nauką, która prowadzi nas do doskonałości i my możemy to naszym rozumem rozpoznać, że to jest dla nas po prostu dobre. To odpowiada naszej naturze, aby czasami walczyć z jej złymi skłonnościami, to odpowiada, aby czasami się jej oprzeć, to prowadzi nas do doskonałości. W tym sensie jest to zgodne z naszą ludzką naturą. Jeden święty, powszechny, czyli skierowany do wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości, płci, języka. Niezależnie od rasy czy czegokolwiek innego. Skierowany do wszystkich. Każdy może stać się katolikiem, jeśli tylko tego zechce. Jest to Kościół jednocześnie powszechny w tym sensie, że wychodzi do wszystkich, nie zamyka się sam w sobie, co jest typowe dla tych kościołów, które odpadają od kościołów chrześcijańskich, które odpadają od jedności z Kościołem katolickim. To jest dosyć typowe dla kościołów prawosławnych. Pamiętam, gdy powiedziałem w moim materiale o kościołach tak zwanych prawosławnych, że one zatraciły ducha misyjnego, to wiele było komentarzy, ale przecież proszę sobie wpisać w Google misje prawosławne i tam wyskoczą. Oczywiście, że pojedyncze misje się zdarzą. Natomiast w porównaniu do misji Kościoła katolickiego to jest jakieś 0,5% tego, co robił Kościół katolicki. Czyli jakieś tam minimalne ruchy gdzieś tam się pojawiają w tych kościołach tak zwanych prawosławnych, w kościołach schizmatyckich. Natomiast z reguły ten zapał misyjny słabnie przy utraceniu tej jedności z Kościołem katolickim.
Oczywiście mówimy tutaj o prawdziwym zapale apostolskim, to znaczy nie o islamskiej świętej wojnie, bo to nie ma nic wspólnego z żadnym apostolstwem. To jest wojna, czyli chęć podbijania, zdobywania łupów, połączona jednocześnie z lekką motywacją religijną. To jest zupełnie co innego. Więc jeden święty, powszechny i apostolski, czyli odwołujący się do apostołów, którzy przekazują nam naukę Pana Jezusa, posiadający tą samą wiarę, którą posiadali apostołowie i posiadający nieprzerwaną ciągłość święceń, sukcesję apostolską od czasów apostolskich. W tym sensie tutaj mówimy o tym świętym kościele katolickim, gdy patrzymy na niego z tej nadprzyrodzonej strony właśnie jako jeden święty, powszechny, apostolski kościół. I zawsze, gdy mówimy o kościele katolickim, na to zwraca uwagę tutaj ojciec Woroniecki, zawsze musimy mieć przed oczami również tą sferę nadprzyrodzoną. Jako katolicy mamy obowiązek patrzeć na kościół w ten sposób i wszystko to, co dostrzegamy ze strony tej ludzkiej, wszystkie niedoskonałości, które dostrzegamy ze strony ludzkiej, one nie mogą nam przysłaniać tego boskiego jego założenia, boskich środków, boskiego celu, tej całej doskonałości, która cały tam czas tam jest, nawet pomimo wszystkich problemów, z którymi Kościół się boryka. No ale skoro Kościół jest święty, skoro ma całą tą przestrzeń nadprzyrodzoną, no to dlaczego jest wciąż jeszcze w nim tyle zła i dlaczego jest dookoła niego tyle zła, dlaczego przez jego działalność nie sprawił on, że to zło przestało istnieć? Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, które zadaje sobie tutaj właśnie ojciec Woroniecki i tutaj pozwolę sobie go zacytować. Jak rozwiązać tę zagadkę, upisze ojciec Woroniecki, i jak usunąć z dusz to zgorszenie, które tak często w nich powstaje na widok zła w Kościele? Jak zapobiec tym wątpliwościom co do boskiego pochodzenia Kościoła, z którymi nieraz się można spotkać u ludzi, gdy się zetkną z jakimiś jego niedomaganiami, lub gdy stoją wobec silniejszych przejawów zaniku moralności w świecie? Wobec takich zjawisk jak wojna, rewolucja, walka klas, ogólny wyzysk i tym podobne, jak często się wtedy słyszy słowa? Oto już prawie 20 wieków, jak Chrystus przyszedł na świat i Kościół swój założył, a wciąż dzieją się jeszcze takie straszne rzeczy i nie widać, aby było lepiej. Gdyby Chrystus Pan był Bogiem, a Kościół przez Niego założony instytucją boską, to po tylu wiekach nie powinno by już być tyle zła na świecie. Argument ten miałby wtedy wartość, gdyby naprawdę było zamiarem Chrystusa usunąć czy to zaraz, czy też stopniowo zło z tego świata, pisze dalej ojciec Woroniecki. Czyli innymi słowy, uwolnić ludzi w ten lub inny sposób od pozostałości grzechu pierworodnego. Gdyby taki zamiar był w planie Chrystusa, to jego zupełne niepowodzenie świadczyłoby niewątpliwie przeciw boskiemu pochodzeniu Kościoła i jego założyciela. Otóż wystarczy otworzyć Ewangelię, aby się przekonać, że nie było bynajmniej w zamiarach Chrystusa usunięcie zła ze świata. Nie usunął go ze swego najbliższego otoczenia, tolerując przy sobie do ostatniej chwili Judasza. I wyraźnie dał nam do zrozumienia, że nie myśli go usuwać i w przyszłości, zapowiadając, że muszą przyjść zgorszenia. Jego zadaniem było rozpocząć walkę ze złem, które jest na świecie, walkę, która aż do końca wieków trwać będzie. Toteż modląc się za swych apostołów i tych, którzy ich słowom uwierzą, nie prosił Chrystus Boga Ojca, żeby ich zabrał ze świata, ale żeby ich zachował od złego. Tutaj mamy pierwszą fundamentalną myśl. Pan nasz Jezus Chrystus nie przyszedł po to, aby zamienić ten świat w ziemski raj, aby usunąć z nas pozostałości grzechu pierworodnego i czy to od razu, czy powoli właśnie zamienić ten świat w utopię. Nie jest to pierwotnym, zasadniczym zamiarem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że priorytet jest inny, dlatego, że potrzebujemy po grzechu pierworodnym, potrzebujemy tych zmagań. Potrzebujemy ich po to, aby naprawdę się rozwijać, aby wypracować w sobie cnoty, aby w ten sposób zasłużyć na wieczne zbawienie. A więc nie jest to celem Pana Jezusa. Co w takim wypadku będzie tym celem? Wykorzenić zupełnie zła z natury ludzkiej proces ten nie mógł. I jakśmy to widzieli, nie było to bynajmniej zamiarem Chrystusa. Gdy życie nadprzyrodzone ludzkości ujmował w ramy Kościoła, przeprowadzić jakieś radykalne uleczenie ludzkości z pozostałości grzechu pierworodnego. Jego celem było dać każdemu człowiekowi na ten świat przychodzącemu, wraz z możnością stania się dzieckiem Bożym, dość światła i siły ducha, aby móc te złe skłonności w sobie opanować i ująć w karby mocnych cnót. Po to jest Kościół, aby każdy człowiek, który przychodzi na ten świat, mógł stać się dzieckiem Bożym i dostał siłę do tego, aby pokonać swoje złe skłonności. A więc Pan
Nasz Jezus Chrystus nie chciał zlikwidować zła po prostu, tylko chciał przyjść, aby dać nam siłę do tego, abyśmy my z tym złem mogli walczyć. Najwyraźniej to jest dla nas lepsze, niż gdyby ono po prostu zostało z nas usunięte. Myślę, że jest to gdzieś tam zrozumiałe. Podstawą wychowania jest to, że człowiek konfrontuje się z trudnościami, uczy się je pokonywać. Jakby zrozumiałe jest to, że jest to wobec po prostu życia ludzkiego, wobec całego ludzkiego życia, wobec ludzkiego rozwoju, jest to po prostu korzystne. Proces ten szanuje całkowicie wolną wolę jednostki, która w każdej chwili może tę pomoc Bożą odrzucić i pójść po linii złych skłonności, nie wygasających nigdy na dnie jej natury. Stąd ciągła walka na świecie i w duszy każdego pojedynczego człowieka i w społeczeństwach, które się z nich składają. Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi, czytamy już u Hioba, i tak pozostanie aż do końca świata. Tutaj mamy już tą najważniejszą myśl, którą chciałem dzisiaj przedstawić. Przede wszystkim Kościół istnieje po to, aby każdy człowiek, który się urodzi, mógł uzyskać siłę potrzebną do tego, żeby ze swymi złymi skłonnościami walczyć. Czy Pan nasz Jezus Chrystus innym ludziom, którzy Kościoła na przykład nie zdołają poznać, takiej siły nie da? Oczywiście, że On może ją dać w inny sposób. Każdy człowiek otrzymuje tyle łaski Bożej pomocy, ile jest jemu konkretnie, w jego konkretnej sytuacji do zbawienia potrzebne. Ale Pan nasz Jezus Chrystus w swojej mądrości i dobroci chciał założyć tutaj na ziemi instytucję, aby pozwolić i nam, ludziom, brać udział w tym przekazywaniu łaski, w tym przekazywaniu tej Bożej pomocy, i po to ta instytucja istnieje. Jest jedyną taką instytucją założoną przez samego Pana Boga po to, aby tą pomoc do pokonywania tych złych skłonności przekazywać, aby Bożą łaskę przekazywać. Stąd jest jedyną drogą do zbawienia, bo jest jedyną instytucją w tym celu przez Pana Boga ustanowioną. Jak wspomniałem, każdy człowiek otrzyma tyle łaski, ile potrzebuje jej w jego konkretnej sytuacji do zbawienia. To jest fundamentalna prawda naszej wiary. Jednak zawsze wszelka łaska, która przychodzi, jest dawana przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła katolickiego. Sam nazywa siebie tym krzewem winnym, w którym my jesteśmy latoroślami, a więc każda łaska jest w zasadzie łaską, która przepływa przez Kościół. Mistyczne ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa jest tylko jedno. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Kościół jest jedyną instytucją, która łaski przekazuje, ale może te łaski przekazywać również wtedy, kiedy dusza nie korzysta z jakiegoś bardzo poważnego powodu z tego widocznego pośrednictwa Kościoła. Czyli sam fakt tego, że poza Kościołem nie ma zbawienia, nie oznacza, że człowiek, który do Kościoła nie zdoła dotrzeć, albo który zostanie zwiedziony w kwestii Kościoła, pomimo dobrej woli nie uda mu się znaleźć prawdy o tym, że Kościół jest tą właśnie instytucją. Oczywiście, że taki człowiek zbawienia dostąpić może, otrzyma łaskę, której on konkretnie potrzebuje do zbawienia. Natomiast ta łaska nie jest niezależna od Kościoła. Skoro jest to łaska Chrystusowa, jest to więc łaska, która wszczepia go w Kościół Chrystusowy, pomimo tego, że tego na zewnątrz widzieć nie będziemy. Tutaj zboczyłem trochę z tematu. Pan nasz Jezus Chrystus przychodzi po to, aby każdy człowiek mógł otrzymać tą łaskę potrzebną do zbawienia, precyzyjniej, aby istniała na ziemi instytucja służąca do tego, abyśmy my mieli też w tym udział, w sensie ludzie mogli mieć udział w tym przekazywaniu łaski, aby było to łatwiejsze. Po to Bóg może łaskę przekazywać w dowolny sposób, zechciał ją przekazywać właśnie w ten sposób, poprzez swój Kościół, po to On istnieje. Nie w pierwszej linii po to, aby zamienić świat w utopię, w pierwszej linii po to, aby przekazywać Bożą pomoc potrzebną do zbawienia, potrzebną jednostce do doskonalenia się. I oczywiście, że gdy jednostki się doskonalą, to ma to drastyczny wpływ również na społeczeństwo. I nie przez przypadek to właśnie w naszej cywilizacji, to właśnie po tym wielkim rozkwicie cywilizacji chrześcijańskiej w średniowieczu dochodzi do później tej eksplozji technologicznej, eksplozji myśli ludzkiej, eksplozji naukowej. To nie jest przypadek. Oczywiście, że to bezpośrednio wszystko z siebie wynika. To znaczy oczyszczanie ludzkiego rozumu, czy w ogóle oczyszczanie ludzkiej natury, walka ze złymi skłonnościami jednostek prowadzi do rozwoju również społeczeństw. Ale oczywiście każda jednostka później sama zdecyduje, jak postąpi, i
Dotyczy to tak samo niekatolików, jak i katolików, i również właśnie każdy spośród katolików również może podjąć tą decyzję, że podąża za swymi złymi skłonnościami, i im więcej takich jest, tym gorzej również dla społeczeństw. A więc Kościół, działalność Pana naszego Jezusa Chrystusa, przekazywanie łaski jest ukierunkowane przede wszystkim na zbawienie dusz jednostki. Pośrednio wpływa to również na dobro społeczeństw. Im więcej tych dusz zmierza do zbawienia, im więcej dusz walczy ze swymi złymi skłonnościami, tym lepiej dla społeczeństw. Im mniej, tym gorzej. Dlatego każda walka z Kościołem katolickim będzie ostatecznie mściła się w krwawych rewolucjach albo w innych, tak, w deprawacjach typu komunizm i wszystko, co z tego wynikało. Bo atak na tą instytucję, która tą łaskę Bożą przekazuje, która udoskonala człowieka, prowadzi go do doskonałości, ostatecznie mści się tym, że ludziom jest trudniej do tej doskonałości dążyć. Natomiast nawet wtedy, kiedy ta instytucja doskonale działa, oczywiście ludzie mogą z tego czy innego powodu te łaski odrzucać i ostatecznie to również może się zemścić, może to doprowadzić społeczeństwo do stanu iście kryzysowego. I oczywiście to dotyczy również samego Kościoła, czyli również hierarchia kościelna, duchowieństwo, które jest w pierwszej linii powołane do tego, żeby właśnie te łaski przekazywać, i również duchowieństwo może te łaski odrzucać, może z nich nie korzystać, może podążać drogą tych swoich złych skłonności, i wtedy mamy do czynienia z, gdy większa osób duchowieństwa w ten sposób postępuje, gdy im więcej, tym jest gorzej, wtedy Kościół popada w swoje kryzysy. Wtedy też jest bardzo ważne, żeby zachować to spojrzenie, nawet gdy widzimy właśnie wielki kryzys w Kościele, zachować to spojrzenie również z tym aspektem nadprzyrodzonym. Warto wtedy pamiętać, ważne jest, aby pamiętać o tym, że Kościół ma również ten aspekt nadprzyrodzony, że Kościół jest tym jednym świętym, powszechnym, apostolskim Kościołem, tą instytucją założoną do przekazywania łaski przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, nawet wtedy, gdy sama hierarchia podąża za swymi złymi skłonnościami, nie korzysta z tych łask. Oczywiście wymaga to wtedy działania, wymaga to wtedy reformy i dlatego, jeśli chodzi o dzisiejszą sytuację, to my tutaj jesteśmy, w sensie Bractwo Świętego Piusa X, no to jest taki typowy właśnie ruch, który jest reakcją na upadające życie duchowe, na kryzys życia duchowego wśród duchowieństwa. Naszym pierwotnym celem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jest dbanie o świętość kapłańską. To krótko po powstaniu, ale jednak nie pierwotnie pojawia się opór wobec nowej mszy, bo bractwo powstaje jeszcze zanim zostaje wprowadzona nowa msza. No i bractwo pierwotnie istnieje po to, aby dbać, walczyć o świętość kapłańską, czyli aby walczyć o to, aby duchowieństwo faktycznie korzystało z tych środków. W tym sensie istnienie bractwa jest właśnie takim dziełem odnowy, dziełem powstawania z tego kryzysu, który obecnie mamy. Ojciec Woloniecki zapisuje bardzo piękne słowa a propos tego, że właśnie bardzo łatwo może się zdarzyć, że ludzie przestają korzystać z tych łask, że ludzie podążają za swoimi złymi skłonnościami, nawet w Kościele, i że nawet wtedy nie wolno się poddawać. Pierwiastki nadprzyrodzone, złożone przez Boga do dusz ludzkich i łączące je wszystkie w jedno wielkie ciało mistyczne, jakim jest Kościół Chrystusowy, nie wymierają nigdy, nawet gdy gruba powłoka ruin moralnych i materialnych je pokryje. One tam zawsze żyją, jak węgiel w niedogaszonym ognisku, i wystarczy jednego silniejszego podmuchu, aby znowu rozgorzały. Zadaniem wiary jest umieć je odczuć nawet pod grubą powłoką ruin i nigdy nie przestawać ufać w ich wartość i moc uzdrawiania, zarówno jednostek, jak i społeczeństw. To jest piękne podsumowanie. Zadaniem wiary jest pilnować, aby nigdy nie wątpić w moc tej łaski, nawet wtedy, gdy przygniata ją ta ruina moralna. Zawsze musimy wierzyć w to, że ta łaska może podnieść i jednostki z tych moralnych kolan, to znaczy z upadku moralnego, zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwa, jak i również sam Kościół. I o to również w naszej modlitwie prośmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.